Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W ostatnich dniach nasiliło się napięcie na granicy Serbii i. Kosowa. Policja Kosowa oficjalnie podała, że zamknęła dwa przejścia graniczne na północy tego państwa, tylko częściowo zresztą państwa uznawanego na arenie międzynarodowej, po tym jak miejscowi etniczni serbowie zablokowali drogi. A zablokowali te drogi w proteście przeciwko nakazowi zmiany tablic rejestracyjnych na kosowskie. Tutaj warto Podkreślić, że Serbowie, etniczni Serbowie zamieszkujący Kosowo używali dotychczas i używają cały czas dotychczas tablic rejestracyjnych serbskich. Oczywiście jest to jeden z wielu powodów napięć między oboma państwami. No, od czasu właściwie, kiedy Kosowo ogłosiło swoją niepodległość w lutym 2008 roku, te napięcia nie milkną, ale co jakiś czas się nasilają, a kwestia z tablicami rejestracyjnymi i to napięcie między, między etnicznymi Serbami, a władzami w Prysztynie narasta od ubiegłego roku. Polecam Państwu zainteresowanym tą tematyką podcast, mój podcast numer 329 z września 2021 roku, gdzie szerzej omówiłem te, te kwestie. Jeśli chodzi o obecną sytuację, pojawiły się w internecie doniesienia o strzałach na granicy, na razie jest brak informacji o poszkodowanych, natomiast w związku z całą, z całą tą sytuacją, z całym tym napięciem swoje oświadczenie wydały także siły natowskie, KFOR. Warto zauważyć, że od chwili ogłoszenia przez Kosowo niepodległości, od tych 14 lat. W, w, żyje na tym terenie około 50 tysięcy Serbów i oni używają tablic rejestracyjnych, tak samo także dokumentów wydawanych przez władze serbskie, no i odmawiają uznania dokumentów Kosowa, no, który, tak jak powiedziałem, jest państwem nieuznawanym przez wszystkie państwa na, na, na świecie, zresztą to państwo powstało w okolicznościach niezwykle kontrowersyjnych, o tym zresztą mówiłem w zeszłym roku w odcinku no, tak jak już powiedziałem, 329. Warto zauważyć, że była to decyzja geopolityczna podjęta przez Waszyngton, mająca na celu osłabienie, osłabienie wpływów rosyjskich na, na Bałkanach, zupełnie nie licząca się z tym, że Kosowo jest przecież kolebką państwowości serbskiej. Natomiast jeżeli chodzi o obecną sytuację, to rząd Albina Kurtiego ogłosił, że od 1 sierpnia Serbowie mają mieć tylko dwa miesiące na wymianę. Tablic i dokumentów, i od po tych dwóch miesiącach mają mieć już tylko i wyłącznie te dokumenty kosowskie. Warto także zauważyć, że przed rokiem władze w Prysztynie zrezygnowały z prób narzucenia tych przepisów właśnie z powodu protestów. Obecnie po tych protestach władze Kosowa ogłosiły, że wdrożenie decyzji dotyczącej tablic rejestracyjnych i dokumentów ma zostać wstrzymane tylko o miesiąc do. 1 września. Te napięcia, które ciągną się od ubiegłego roku, są napięciami no, jednymi z największych od, od lat, i właściwie no, też warto zauważyć, że kruchy pokój, który panuje między Kosowem a Serbią, utrzymywany jest przez misję natowską. Misję, która liczy niespełna 4000 żołnierzy. No, i warto także zauważyć, że, że wczoraj, 31 lipca w Mitrowicy i w okolicach Mitrowicy właśnie byli wi widoczni żołnierze. Żołnierze natowscy. Warto także tutaj przywołać, przypomnieć jeszcze brzmienie tej, tego oświadczenia misji KFOR, gdzie z, z tych najważniejszych zapisów wynika, że sytuacja, sytuacja bezpieczeństwa na północy Kosowa jest, jest napięta, natomiast podlega ścisłemu monitoringowi właśnie mit, misji KFOR, no i też warto zauważyć, że tutaj wojska natowskie zadeklarowały, że są gotowe do interwencji. No, zgodnie ze, z tym mandatem, który, który posiadają, jeżeli, jeżeli stabilność w regionie miałaby zostać zagrożona. Natomiast to, co jest szczególnie istotne w, w całym tym sporze, to jest, kwest, to jest wymiar geopolityczny, to jest wymiar geopolityczny, który coraz, który odgrywa coraz istotniejszą istotniejszą rolę. To napięcie między Belgradem a Prisztiną przebiega na tle o wiele ważniejszego napięcia wzrastającego w ostatnich dniach między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. To napięcie w ostatnich dniach wzrasta oczywiście w związku z azjatycką wizytą Nancy Pelosi, sprawującą funkcję speakera Izby Reprezentantów Stanów, Stanów Zjednoczonych. To jest jakby temat na osobny, na osobny podcast. Faktem jest jednak, że w ostatnim czasie i Belgrad zacieśniają więzy. I przede wszystkim tutaj warto zauważyć, że w kwietniu bieżącego roku Chiny dostarczyły Serbii przeciwlotnicze kompleksy rakietowe Haku 20 2. To jest bardzo ważna informacja. To uzbrojenie dostarczono do Belgradu sześcioma wojskowymi samolotami transportowymi Y-20. No, i to, co jest no, warte podkreślenia, to fakt, że Serbia jest pierwszym państwem, państwem w Europie, które wykorzystuje chińskie kompleksy rakietowe. No, warto także tutaj uwypuklić fakt, że w 2019 roku Waszyngtonowi udało się zablokować właśnie te transakcje, natomiast dopiero po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej Chiny dostarczyły te, te rakiety, i, był to, i było to duże osiągnięcie. No. To była operacja przeprowadzona przez Chiny na bardzo dużą skalę, która obejmowała transport systemów przeciwlotniczych w przestrzeni powietrznej dwóch państw natowskich mówimy tutaj o Turcji i o Bułgarii. To niewątpliwie dowodzi rosnących możliwości militarnych Chin, no i oczywiście także globalnych. Globalnych ambicji tego państwa. Te chińskie systemy rakietowe HQ22 są przez niektórych ekspertów wojskowych porównywane, porównywane do amerykańskich kompleksów Patriot i rosyjskich SS300. Natomiast no, warto zauważyć, że mają, mają mniejszy zasięg. Ta wersja eksportowa, znana jako FK3, może razić cele oddalo, oddalone maksymalnie o 150 km i pozwala na jednoczesne naprowadzanie do 12 pociągów. Na maksymalnie 6 celów. Reasumując, trzeba podkreślić, że Bałkany stają się kolejnym istotnym obszarem, jeśli chodzi o kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego. Spór między Belgradem a Pristiną to jest oczywiście jedno z wielu napięć w, w tym regionie Europy. Warto także podkreślić chociażby sytuację w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, ale to oczywiście nie jedyne punkty, punkty zapalne. Faktem jest, że Bałkany, zwłaszcza Bałkany Zachodnie, mogą stać się swoistym teatrem nowych, Proxy Wars, czyli tych wojen zastępczych toczonych między czołowe mocarstwa świata, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosję, Turcję, by wymienić tylko kilka, kilka z nich. Dziękuję Państwu za uwagę.